Piotrku, no co ci poradzę, chłopie, nic nie poradzę. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku wybraliśmy się z Sylwią na 12. Witam was, moi drodzy. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku wybraliśmy się na takiego 12-kilometrowego lopa tutaj niedaleko naszej wioski. Wiadomo, jesteśmy ograniczeni tutaj w Irlandii teraz, więc było wesoło, fajna miejscówka, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Mamy piękny zimowy poranek. Jest jakieś minus 5 stopni. Weekend. Więc rano sobie jedziemy na spacer tutaj niedaleko naszej wiochy. Ten lop ma jakieś 12 km, już tam kiedyś byliśmy. Gdzie cię mąż zabiera? Chyba gdzie ja męża zabieram? Nie, tym razem zabiera mąż. No. To moja miejscóweczka, excuse me. A chciałaś iść w góry? No i poszłabym. Ale mąż tutaj? Nie, nie. Powiedziała, że tutaj bardziej patrzę, że tak powiem, na swoje zwierzę. Chyba żart. Chyba sam se pocyckaj, masz. Cyckaj. Pocyckaj ty najpierw. Cyckaj sopla. Pipi, poszedł za... Oj, tam zimno tu psuniu. Tam Juch napała skarpety, nalała mi do środka wody. Ej, ty kurwa myślisz, że jak ja noszę okulary, to znaczy, że jestem niewidoma? Taki ślepok w środku dziczy. Jesteśmy tu. Musimy dojść tutaj. Kawałek drogą i dojść teraz dotąd. Niezły jest ten las. Wygląda tak nierealnie. W kamerze tak tego pewnie nie widać, ale ten nas jest z jakiegoś filmu. Na pewno, a ty nie boisz się gałązki? Umiesz tak sterować? Nie, nie boję się. Nie, jest dosyć duży kanał. Spokojnie, można było to zrobić. Trzy godziny pójdziemy na pewno. Trzy tak, no ale mieliśmy trzy postoje. Dobrze, dobrze.
Ale chcę, chodź. Jeszcze z godziną do domu. O, zobacz. Kupujemy tą chatę, Sylwia, i tutaj sobie ten... Zamieszkamy. Zamieszkamy tu. Chyba ty. Ja z tobą nie. Ty będziesz tu mieszkał. Nie, będziemy tu mieszkać. Kulasu. Możesz mieć kłada do sklepu daleko. I będziemy hodować... Nie, cisnę tam. Będziemy hodować nutrię. Co będziesz hodował? Nutrię. Przecież ty nic nie umiesz hodować. Wszystko robię ja za ciebie. A ty się zrobi, bo i siedzisz, czekasz na gotowe. Tak. Normalnie. Ty wszystko robisz, rzeczywiście. No, w takich rzeczy do, że tak powiem, gotowania czy coś, to tak. No gotowania, no tak, no ale no to... Hello. Idę zobaczyć mój nowy dom. Będę tutaj hodował nutrię. Choć jaki mielibyśmy las zajebisty. Kominek! Sylwia, ja chcę ten dom. Musimy napisać informację właścicielowi, że bierzemy go. Ale popatrz, jaki by był las naprzeciwko. Chcę to. Normalnie tu jest droga dojazdowa, normalna przecież. Parę kamieni, to jest nic. Chcę. Chcę. Ciesz się, ciesz, kupujemy ten dom. Trzeba odnaleźć właściciela. Ale śmieszne, prawda? Specyficzny jest ten las, nie? Kończymy naszą trasę właśnie lasem. Oj, 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 tato, ale wywrotka to... Co to nasze fiki piki eksploder? Co tu masz? Jestem z lasu, powiedz. Fiku piku. Jestem z lasu. Wziąłeś sobie łuziak, ja to normalnie przeleciałem tą trasę. Dumna jestem z siebie, zapolałeś jak normalnie prawo. Za dupną w takich trasach. Strasznie jesteś, nabierasz normalnie w prawie. Tak się nazywał ten. Widzę, że sum cię wezmę. Pan pani łowca zwierząt. Pan... To taki? Pan Palini? Pan Palini łowca zwierząt. Co to za bajka była? Taki chłop z wąsem. Pan Palini łowca zwierząt. No pamiętam. No, najpierw się wysmarkam, kochanie, bo zgubiliśmy chusteczki w trasie. Z wrażenia chyba. Z muminków te włóczyki. No i to by było na tyle naszej 12-kilometrowej wycieczki. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia i do następnego razu. Hej!